Dziś w serwisie informacyjnym Telewizji Obiektyw między innymi. Wzrosła liczba zakażonych koronawirusem. Obchody święta Konstytucji 3 maja w regionie. Podkarpacka policja podsumowała długi majowy weekend. Niektóre podkarpackie instytucje kultury wznawiają działalność. We wtorek rano resort zdrowia poinformował o dwóch nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w województwie podkarpackim. Wirusa stwierdzono u dwóch mężczyzn w sile wieku Starnobrzega. Tym samym liczba zakażonych w regionie wzrosła do 365. Wyzdrowiało 226 osób. Odnotowano 24 zgony. Od początku wdrożenia badań w kierunku koronawirusa w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przebadano ponad 10 tysięcy próbek. W tym roku z powodu pandemii koronawirusa obchody święta Konstytucji 3 maja wyglądały inaczej. Odbyły się bez wojskowego ceremoniału, przemówień i tłumów. W Rzeszowie kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki złożyli marszałek województwa Władysław Ortyl, wojewoda podkarpacka Ewa Leniart oraz wiceprezydent Rzeszowa Marek Ustrobiński. W Krośnie kwiaty pod tablicą upamiętniającą twórców Konstytucji na dziedzińcu Bazyliki Kolegiackiej Świętej Trójcy złożył prezydent miasta Piotr Przytocki. W Jaśle kwiaty na grobie nieznanego żołnierza złożył burmistrz Ryszard Pabian. Policja podsumowała długi weekend majowy. Tegoroczna majówka wyglądała inaczej. Pandemia i związane z nią ograniczenia sprawiły, że ruch na drogach znacznie się zmniejszył. Ma to swoje przełożenie także w liczbie zdarzeń drogowych. Od 30 kwietnia do 3 maja na terenie województwa podkarpackiego mundurowi odnotowali 10 wypadków, w których jedna osoba zginęła, a 12 zostało rannych. W 2019 roku w analogicznym okresie doszło do 11 wypadków, w których 16 osób zostało rannych. Także jedna poniosła śmierć. Podczas czterodniowej akcji policjanci wyeliminowali z ruchu 32 nietrzeźwych kierowców. Rok wcześniej było ich 40. 76 osób straciło prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Od 6 maja rzeszowskie przedszkola i żłobki będą otwarte. Urząd Miasta w Rzeszowie podjął taką decyzję na podstawie wyników ankiety rozesłanej do rodziców. Wynika z nich, że około 25% rodziców chce posłać dzieci do przedszkoli oraz 15% do żłobków. W żłobkach jesteśmy w stanie zapewnić miejsce dla wszystkich chętnych na obecną chwilę. Natomiast w 12 przedszkolach liczba chętnych jest większa niż ilość miejsc po obostrzeniach. W takiej sytuacji będą obowiązywać kryteria przedstawione przez GIS, informuje rzecznik prasowy prezydenta Rzeszowa Maciej Chłodnicki. W Krośnie miejski żłobek i przedszkola będą otwarte od 11 maja. Wiemy dzisiaj, że zainteresowanie do żłobka wstępnie wyraziło około 140 rodziców. To ponad 50% uczęszczających dzieci do żłobka krośnieńskiego. Więc co będziemy mieli problem? Będziemy musieli się przygotować i zrobić nabór w formie już pewnych kryteriów, pewnej selekcji. Natomiast jeśli chodzi o przedszkola, to zainteresowanie przedszkolami na razie jest na poziomie nieprzekraczającym 20% liczby miejsc, liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli. Sanocki magistrat planuje otworzyć miejskie przedszkola i żłobki także 11 maja. 700 tysięcy sztuk maseczek ochronnych trafi do ponad 70 instytucji na terenie województwa. Maseczki kupiła Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Między innymi dzięki hojności podkarpackich przedsiębiorców. W poniedziałek środki ochrony dotarły do Urzędu Marszałkowskiego. Kolejna partia jednorazowych ochron trafia do naszych szpitali, do naszego systemu ochrony i walki z koronawirusem. Dziś kolejna partia 700 tysięcy maseczek trafi do województwa podkarpackiego. Oczywiście finansowane jest to z puli naszych sponsorów, którzy wpłacili do naszego wojewódzkiego pogotowia w Rzeszowie. Chciałem tu podziękować serdecznie firmom Olimp Labs, firmie Siarkopol, także PKP wpłaciło dosyć znaczną kwotę, no i także Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. To wszystko trafi do 22 szpitali, w tym do 6 oddziałów zakaźnych, do stacji pogotowia i także do zakładów opiekuńczo-leczniczych, aż do 40 jednostek. W ostatnim czasie prywatne i państwowe firmy przekazały Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego ponad 3,5 miliona złotych na zakup środków ochrony bezpośredniej dla podkarpackich podmiotów zaangażowanych w zwalczanie pandemii koronawirusa.
Niektóre podkarpackie instytucje kultury wznawiają działalność. Zgodnie z decyzją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego od 4 maja otwarte mogą być m.in. muzea, galerie sztuki oraz biblioteki. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmują dyrektorzy instytucji w porozumieniu z lokalnym inspektorem sanitarnym. Od poniedziałku otwarte dla zwiedzających jest m.in. Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie. Odwiedzić nas można, wystawy można obejrzeć na żywo, zachowując środki ostrożności, te główne, podstawowe i oczywiście zdrowy rozsądek przy tym. My również dysponujemy na miejscu, w odpowiednich miejscach, płynem do dezynfekcji, maseczkami, rękawiczkami, jeśli ktoś takich nie będzie miał. Ustaliliśmy, którędy wchodzimy i wychodzimy z sali wystawowej, tak żeby ustalić ścieżkę zwiedzania oraz ilość osób, jaka w jednym czasie może przebywać na sali wystawowej i zgodnie z jej powierzchnią jest to jednocześnie 11 osób maksymalnie. Od przyszłego tygodnia w sali wystawowej krośnieńskiego BWA będzie można obejrzeć nową ekspozycję. Wernisaż wystawy odbędzie się w piątek online. Będziemy otwierać wystawę, na którą składają się prace znajdujące się w zbiorach naszej galerii. Mamy bardzo bogaty zbiór, ponad 500 dzieł i ta piątkowa wystawa będzie pierwszą z większego cyklu, w trakcie których będziemy starali się pokazać nasze zbiory. Tym razem zobaczymy pracę z lat 80. do roku 89. Głównie będą to prace, które powstały na plenerach organizowanych przez nas w Bieszczadach. Do otwarcia przygotowuje się Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie. Jednocześnie placówka cały czas zachęca do korzystania z e-usług. Czytelnicy mogą m.in. zdalnie wypożyczyć książki z darmową dostawą do domu. Przez stronę internetową biblioteki można zamówić sobie wybrane pozycje, które do Państwa dotrą kurierem. Można zamówić sobie w ten sam sposób kserokopię, można skorzystać z zamawiania skanów. Zapraszamy do zapisywania się do biblioteki przez ePUAP z wykorzystaniem swojego profilu zaufanego, jak również do kontaktu z nauczycielami, bibliotekarzami przez czat, który również znajduje się na stronie internetowej. Można tam zostawić bibliotekarzowi również wiadomość, na którą na pewno odpisze. Można z nim rozmawiać w czasie rzeczywistym. Zapraszamy do konsultacji telefonicznych. Biblioteka przypomina także, że do końca czerwca nie będą naliczane kary za przetrzymywanie książek. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 24 maja. Przysługuje on rodzicom dzieci do 8 roku życia w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli i szkół z powodu pandemii. Jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko, będzie otwarta, jednak nie zapewni opieki wszystkim dzieciom, rodzice tych dzieci nadal mogą występować o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Jeżeli pomimo otwarcia placówki rodzice nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii, również ten zasiłek będzie im nadal przysługiwał. Szczegółowe informacje dotyczące, w jaki sposób złożyć ten wniosek, jak również wzór samego oświadczenia będącego właśnie tym wnioskiem, znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek przysługuje także w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych. W kwietniu do podkarpackich oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło ponad 19 000 wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.